Witajcie sanatoryjni widzowie. To brzmi prawie jakbyście to wy byli w sanatorium, a przecież tylko oglądamy poczynania tych sanatoryjnych aktorów. Pardon, uczestników i kuracjusze. Fakt, że jest scenariusz, którego każdy musi uczyć się na pamięć, że uczestnicy dostają kasę za każdy odcinek programu, nie znaczy przecież, że są aktorami. Do tego trzeba skończyć szkołę, a nie czekaj, to nie ten zawód. W każdym razie dzisiaj miałem wam zrobić gruby materiał poparty jeszcze grubszym researchem o jednej z uczestniczek programu i tak się zbierałam, żeby wam tą bombkę zrzucić, ale w międzyczasie stało się coś, czego ja się kompletnie nie spodziewałam. Bo po pierwsze primo to już jest coś, co można określić mianem skandalu, a po drugie dotyczy to tego uczestnika, po którym niczego byśmy się nie spodziewali. Przynajmniej ja, bo nie wiem czy pamiętacie, jak w którymś z poprzednich filmów mówiłam wam, że z całej dwunastki przeważnie zdarza mi się zapominać o jednym uczestniku, tak jakby go zupełnie tam nie było. I to nie dlatego, że jakoś się tam wybitnie na planie chowa czy wycofuje, przeważnie nawet coś tam mówi co odcinek, więc teoretycznie nie ma do tego podstaw. Ale chyba po prostu reszta postaci wydaje się przy nim dużo barwniejsza i on jest jakiś taki totalnie nieciekawy. Okazuje się, że tylko do wczoraj, bo gość ma potencjał na bycie największym oszustem Sanatorium Miłości 5. Chociaż wiecie, jeszcze trochę czasu nam zostało, więc tak od ręki bym tego tytułu nie oddawała w pierwsze lepsze ręce, ale na ten moment to Adam Szarfa jest twoja. Bo mowa oczywiście o Adamie, okularniku ze wsi spod Jarocina, który to ponad 40 lat był z jedną kobietą, wiódł nudne i poprawne życie i teraz miał być może szukać kolejnej pani w Sanatorium Miłości. Tak chyba przynajmniej mówił. Poza tym Adama trzymają się żarciki na poziomie od przedszkola do max 7 klasy podstawówki, typu ochlapać Bożenkę w kąpieli. Bo to właśnie Bożenka jest w programie jego parą, chociaż kobieta go wyraźnie nie znosi, reszta się nawzajem pozaklepywała, a że produkcja ciśnie na pary damsko-męskie, to nie ma szans i tak dwójka jest przeważnie razem w parze. Aczkolwiek o ile Bożenka zdaje się coraz mniej ukrywać, że nie darzy Adama sympatią i jego zaloty ją totalnie odrzucają, bo na początku umówmy się twardo udawała, że jest git. O tyle Adam zdaje się być Bożenką szczerze zainteresowany i nawet mu koledzy coś podszeptywali o zaręczynach. Jednak jak się okazuje, to zachowanie to jedynie przemyślana strategia Adama na bezkolizyjny przejazd przez program i jego 10 odcinków, nie wzbudzając w widzach antypatii ani podejrzeń. Nie wiem, być może nawet ktoś go polubił, dla mnie był zbyt bezbarwny. Chociaż momenty, w których zawzięcie obgaduje Darka, że on jest udawanym macho przepełnionym testosteronem i nastawionym na wygraną, faktycznie zastanawiają. Bo niby dlaczego taki wesoły Romek miałby mieć problem z testosteronem kolegi? Może dlatego, że sam musi skrzętnie ukrywać swój, żeby nie wyjść na drugiego Darka? Skoro nie taką strategię obrał wchodząc do programu, szczerze ten fakt zaskakuje mnie jeszcze bardziej. Bo jak gość ze wsi spod Jarocina, który gra tam wesołego Romka, okazał się mieć taki mastermind i postanowił, że właśnie on w tym sezonie oszuka wszystkich. I widzów, i produkcję, i najprawdopodobniej również resztę kuracjuszy, która zdaje się nie doceniać kolegi Adama, totalnie go pomijając. A okazuje się, że Adam idąc do programu nie poszedł tam na pewno po miłość, bo zostawił w domu swoją świeżo pozyskaną ukochaną, która jest od niego o prawie 30 lat młodsza. Przypominam, że gość jest po 60, także jest od niego młodsza o połowę. Ale co to za paskudne pomówienia i skąd to wiemy? Otóż poinformował o tym sam małżonek tejże 30-latki i niegdyś bliski znajomy oraz sąsiad Adama, który jak wspomina nieraz nim pił i był nawet na pogrzebie jego żony. A później Adam jako wspaniały przyjaciel postanowił z dobroci serca zaopiekować się małżonką kolegi, do tego stopnia, że ten udostępnił ich zdjęcia, jak bawią się w jakimś klubie namiętnie się całując. Także nie to, że coś, ale sprawa w tym wypadku jest raczej niepodważalna, bo to nie jest tak jak ze mną, że ja was proszę,
Żebyście mi uwierzyli na słowo honoru, tutaj jest historia naocznego świadka oraz niezbite dowody w postaci zdjęć. Jakby tego było mało, zdjęcia pochodzą z relacji samego Adama, który musiał wpaść na tak genialny pomysł, żeby udostępnić fakt, jak wielka miłość połączyła go z żoną kolegi. Adam, ty mastermindzie, znajdź swojego pinkiego i możesz zostać jego mózgiem, tylko pamiętaj, żeby nie odbijać mu najpierw żony, bo to się później może źle skończyć. Były kolega donosi, że sytuacja ze zdjęć miała mieć miejsce w końcu sierpnia, a pamiętacie, kiedy nagrywane jest Sanatorium Miłości? Czyżby we wrześniu, czyli minęło kilka tygodni, a Adam już bajrował Bożenkę? Ciekawe, co na to jego ukochana, chyba że przed wyjazdem jej wytłumaczył, że musi, bo telewizja, kontrakt, widzowie, tak wielu ludzi, których nie może zawieść, więc informacja o połowie młodszej ukochanej nie wchodziła w grę. Aczkolwiek łatwiej jest zrozumieć jego niechęć do Darka, bo patrząc na niego Adam pewnie w duchu prychał, mówiąc: człowieku, jakbym ja ci pokazał, jakie ja laski wyrywam i to od ręki, to by się skończyło twoje kozaczenie, tak by ci w pięty poszło. Ale że Adam nie mógł, bo plan był inny, to biedny męczył się, patrząc, jak Darek z nadmiarem testosteronu szarżuje co odcinek. Sama Bożenka też w tym wszystkim może jawić się jako pewna opcja, bo w programie mówiono, że ona wcale nie jest z Augustowa, tylko z jakiejś wsi spod Augustowa, także wziął sobie najłatwiejszą jego zdaniem laskę, taką, co mu nie odpysknie, jak Ewa czy Anita, które obwarowane są pewnością siebie. A taka Bożenka i tak nie ma wyjścia, bo musi być z kimś w parze, a wiadomo, że nikt inny jej nie zechce. Z tej perspektywy wszystko wydaje się być prawdziwie przemyślane. No patrzcie, jaki mastermind z tego Adama. Kto by przypuszczał? Jego kolega z pokoju Krzychu z Torunia raczej też zdaje się nie być wtajemniczony w jego niecny plan i intrygi, bo Krzychu wydaje się być zbyt szczerym gościem, żeby tak jawnie grać w grę Adama na jego zasadach. Także on też pewnie myśli, że to tylko wesoły Romek spod Jarocina szukający swoich szans u Bożenki, jako tej najmniej atrakcyjnej z kuracjuszek. Swoją drogą, ciekawe, jakby zrobili sobie ranking atrakcyjności kuracjuszek względem kuracjuszy i odwrotnie. Jak myślicie, kto byłby na pierwszym, a kto na ostatnim miejscu? Z tego, co widać na odcinkach, wydaje się, że z panów to właśnie Adam musiałby być ostatni. Chociaż jakby się panie dowiedziały, że on zamiast takiej jednej ryczącej sześćdziesiątki, jak one, może mieć dwie młodziutkie trzydziestki, może by im się zdanie zmieniło? Dajcie znać w komentarzach, czy podejrzewaliście Adama o jakieś dziwne akcje, czy też może jesteście tym faktem równie zaskoczeni jak wasz syntezator. Powiedzieć, że cicha woda brzegi rwie, to jak nic nie powiedzieć w tym przypadku. Czekam na wasze komentarze pod filmem. Bye bye, miłego weekendu.